Nagrałeś to. Nagrałeś to? Staram się, żeby nie było pośpiechu, ale dzisiaj tak tego mało czasu. Może przejdziemy od razu do mięsa. Będzie się śmiesznie. Nie Dobrze, wiem. zapraszam Zobaczmy. serdecznie do mięsa. <laughs> Co, czyli rozumiem, że idziesz już teraz z jakimś, występujesz z jakimś nowym programem, tak? Tak, Czy? tak z moim nowym programem. Twardony jeszcze się tworzy, wiadomo, że on będzie się jeszcze zmieniał na przestrzeni czasu. Cześć. No bo za każdym razem podczas występu kolejnego coś mi wpada do głowy, do, dochodzę do wniosku, że jednak trzeba coś wywalić, tak. ale materiał, tak, no nowy, nowy i idziemy z tym. Kiedy zaczęłaś występować Teraz po, pierwszy raz po? Po pandemii? Po, znaczy powiedzmy, że po, tak. W po pandemii, swoich... Nie ma po pandemii, ale właśnie po, po lockdownie. Wiesz co? Od razu, jak tylko była taka możliwość. Aha. Od razu jeszcze bo... podczas kwarantanny zrobiliśmy z Filipem Puzzren występ online. Aha, no właśnie. Działałam jak tylko się dało, żeby nie zwariować. Jakieś jeździłam na też stand-up online to, co chłopacy robili w Warszawie, A, tak. albo wysyłałam im chociaż dwuminutowe skacze, żeby cokolwiek robić. A, A potem, jak tylko już otworzyli kluby i możliwość, że możemy grać tam do chyba dla połowy widowni, to, tak. to od razu. Pro, prowadzicie taką, nadal tą scenę w 107? Tak, czy? tak, 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 jest 107 i też 107 od razu po kwarantannie już ruszyło i co miesiąc regularnie występujemy. A, no tak. Czyli, masz, czyli zawsze masz gdzie pójść coś testować. Ja tak, nie co ma miesiąc, miesiąc testujemy, słuchaj, tak. to jest świetna sprawa, ludzie przychodzą zawsze, jest pełen klub. No i jeszcze przed koronawirusem był przepełniony, no teraz to już są takie obwarowania, że nie może być tyle osób jak wcześniej, ale i tak jest full, więc to jest niesamowite, kocham tę energię i tych ludzi. Tak. Przychodzą, Oni wiedzą na co przychodzą, oni przychodzą posłuchać testowania żartów, materiałów niesprawdzonych, często jest to żenada, ale, ale to jest, wiesz co, to jest tak, tak specyficzny klimat. Mhm. już naprawdę niektórych ludzi znam z twarzy. Tak. Przychodzą, przychodzą tak, na każdy. Tak, oni przychodzą. Na, na was już przychodzą, nie? Tak, Jakby też. Tak, tak, tak. To tak, fajnie, tak. to zawsze się, się ceni, no bo możesz Muszę pozwolić na trochę więcej. No zresztą musi być e, momentami jakiś e, e, bombing, czy, czy po prostu coś, co nie do końca wychodzi. Bo ja jeżeli to jest że... najśmieszniejsze. Wtedy Jez... tak, można to ogrywać. Dwa miesiące co? temu mieliśmy taką, e, takie granie w 107, e, że bombiliśmy. Od pierwsza połowa była super, a drugą połowę ja zaczynałam i już miałam taką bombę. <laughs> I, I mnie to bawi, nie? W połowie, no bo to jest no w ogóle bardzo komiczne, że no, taka scena z filmu, że komik. Tak. Stoi na scenie, wysila się, to jest nieśmieszne, wręcz żenujące i ludzie się mm -hmm. nie śmieją, nie? I to no trwa. Tak. I, I to trwa minutę, dwie, trzy, cztery, i z każdym to dla mnie to było coraz bardziej komiczne, no, ale muszę powiedzieć ten tekst, bo cały czas. Mam nadzieję, że, dobra, tak. że następny bit może zażre, nie, nie, nie yes mogę się poddać. No, nie zażera kolejny bit, jest bardzo śmieszne. I potem po mnie wchodzi kolejna osoba i też mu, mu nie idzie. I mnie to coraz bardziej bawi. Siedzę z boku i ja się bawię świetnie, bo widzę, że mu nie idzie. I kolejna mhm. osoba, kolejna. Ludzie są coraz bardziej zażenowani. Ostatnia osoba uratowała wieczór, ale to było tak prześmieszne. I dla ludzi też w sumie, nie? mi to... tak jak kurwa, co dzisiaj chujowo, nie? No ale dobra, no i bekar. Ktoś mówił, że, że to jest bardzo zabawne. Znaczy, komicy się śmieją z różnych powodów, czasami może złośliwie trochę, ale że po prostu bardzo zabawne jest zobaczyć kogoś, kto wie, że jest zabawny, ale tego dnia. Tego zupełnie nie widać, nie? I ci mhm. ludzie siedzą biedni, przyszli, niektórzy może pierwszy raz nawet. E, I takie, o co chodzi? Tak, no, tak Ale tak. trudno, to jest normalne, nie? Też uprzedza mnie na początku imprezy, Pewnie. że to jest testowanie, że może być różnie, że może tak. być śmiesznie, może być żenująco przez najbliższe półtorej godziny. Ale wydaliście 15 zł, także wiesz. Mhm. Wychodzą ludzie czasami? Z... Nie. Nie. Albo jak wychodzą, nie. wydaje mi się, że. Znaczy, ja tego nie widzę, że wychodzą. Bardziej, Bardziej przypuszczałem, że, przypuszczam, że o, o treść chodzi, czy coś nie, że jest tak źle, tylko że po prostu komuś nagle usłyszał coś nie, nie, co nie, tak bardzo. Nie, no zdarza się? nie, nie wychodzą. Wiesz, Tacy co... wszyscy wyluzowani są w tym trój... mieście. W tym mieście no, mi się wydaje, że no, naprawdę mamy bardzo specyficzną publiczność, która już takie rzeczy i nie wychodzili na takich rzeczach, których ja bym hmm. nawet chyba już wyszła. Okay. Bym takie kurwa, zamknij Japę i po prostu bym wyszła, nie? Tak. Wolałabym postać przed klubem. Ale wytrzymywali i miałam takie niewierze, hmm. nie? Wierzę, nie? Nie wierzę, po prostu, że oni tam siedzą. No jasne. Ale są super, super jest ta publiczność. Ty, ty powiedzisz, w Zaspie jest taka miejscowość? Czy ja to zmyśliłem? Coś? To, jest, nie, nie jest, to nie jest miejscowość, to jest dzielnica. A, a to jest w dzielnica. No to tak, jasne. No tak myślałem, że z Gdańska, okej. Okay. tam znaczy, urodziłeś się w Gdańsku? Tak, urodziłem mhm. się w Gdańsku też na Zaspie, jest szpital, na którym, w którym się urodziłem. Aha, okej. Okay. E, e, Czymś się ta dzielnica ma jakieś takie Charakterystyczne Skojarzenia, cechy? czy cechy, tak? Tak, no dresiarnia, nie? Aha, okej okay. Dresiarnia, e, mocna dresiarnia e, No zagłębie punów. Okay. Eee, no i co, no tam. Czyli jak ci się stało, że nie skończyłaś na heroinie? Ale za, wiesz co? za droga może była? Eee, tam, nie, nie, nie. W Polsce. Eee, tam heroina raczej nie, ja myślę, że tam bardziej amfetamina jakieś takie. No rzeczy. No tak, teraz też w ogóle albo... osiem. Tak, 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 te rzeczy. Mhm. Eee, ale ja nie, nie. no, uratował mnie teatr, że się tak wyrażę. Tak? tak, zdecydowanie no. trafiłam, już wczoraj właśnie to mówiłam Zalewowi, że trafiłam do klasy teatralno-filmowej w gimnazjum, bo był taki profil. Na szczęście w szkole, do której ja chodziłam, ponieważ była to przypisana mi szkoła najbliższa i tam w tym roczniku, w którym ja byłam, otworzyli właśnie różne profile w gimnazjum i była właśnie teatralno-filmowa i tam chodziłam na zajęcia DKF raz w tygodniu i mhm. raz w tygodniu na zajęcia teatralne z improwizacji. I tak trafiłam do Teatru Wybrzeżak, gdzie występowałam Ty. i tam zaczęły się improwizacje. Mieliście improwizacje w gimnazjum? Tak, no, no tak. jako przedmiot Aha. normalnie. Z panią Marzeną Nieży Niczyją Urbańską, z aktorką teatru w Wybrzeże. Aha. I ona uczyła improwizacji tak jak. Teatralnej na maksa, wiesz. Aha. Czyli nie w, nie w takich zasadach, czy jak, jak kojarzysz teraz, pewnie, żeby. Nie, 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 jak, nie. To nie miało nic wspólnego jak z komedią. Amerykańską. Nie nie nie, 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 nie. To była improwizacja stricte teatralna. Mieliśmy, graliśmy też spektakle. Ci aktorzy z Teatru Wybrzeże też właśnie prowadzili zajęcia w Wybrzeżaku, czyli takim odnóżu od Teatru Wybrzeże dla młodszych, dla studentów, dla uczniów. I tam graliśmy spektakle dla jeszcze młodszych klas, dla naszych kolegów. I Aha. tak się zaczęło. W, w gimnazjum zaczęłam występować w różnych spektaklach, zarabiać swoje pierwsze pieniążki. I już zarabiałaś wtedy? Ja. Wow. 50 zł od spektaklu. O kurczę. I grałam i miałam zachowanie nieodpowiednie za, za godziny nieusprawiedliwione. Co prawda dostawałam usprawiedliwienia, aż potem nie chcieli tego przyjmować. Ale było fajnie, było fajnie. I tak trafiłam też do grupy improwizacyjnej z Wojtkiem Tremiszewskim Aha. w Grącej Bodzie Kompanii, bo tam się wszyscy poznaliśmy, graliśmy w, w tych samych spektaklach. W, w liceum już, tak? Czy w, w gimnazjum. A jeszcze w gimnazjum w jadłam, znaczy. w okay, Ja byłem dzidział, oni byli już starzy. No tak. To jest 11 lat różnicy, nie? Między nami. Aha, ja już, no wiesz, z nimi poznałam, to oni byli starzy w chuj. Rozumiem, okej. Okay. Ale też robiliście jakieś takie ćwiczenia na zaufanie, że ktoś się tak, przywraca tak, i tak... Bo wiecie, tak, tak, chodzimy, kurwa, jak Pożyczasz wiesz. komuś 50 zł i Dokładnie. zobaczysz, I, czy... to jest ćwiczenie na zaufanie. I tak sobie pożyc pożyczaliśmy i zamykaliśmy oczek kto wybiegł, czy nie wybiegł, kurwa, no. z tego, z całki. No, tak. Słuchaj, mówisz, że, że wychowywałeś się z trzema braćmi. To brzmi, brzmi trochę jak z takiej kreskówki, że takich trzech starszych kolesi, no. jedna mała, i że ten robicie jakieś napady na sklepy lokalne <laughs> chyba coś, nie? Już Wiesz co, ja... napadów nie było, ale dużo było męskich sportów, mhm. yy, bujek yy, i tak. ja byłam typem, nie ja byłam naprawdę Aha. chłopcem. Grałam w piłkę nożną, cały strój mam do dziś leży pod łóżkiem korki ochraniacze, wszystko. I, I byłam traktowana jako chłopak. Nie było tam żadnych ulg. Wszyscy mówią, a pewnie super, miałaś trzech starszych braci, byłaś pewnie takim rodzynkiem. Chuja, nie, 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 tak. nie było tak. No, jeżeli masz jedną siostrę, to nie wiesz, jak się obchodzić z siostrą. Taktujesz ją jako młodszego brata. Aha. No, a jest coś, coś takiego, że każdy brat starszy, czy każdy, kto jest młodszym bratem, trochę jest gnojony przez tego starszego, prawda? Tak. No, ja byłam najmłodsza dostawałam cięgi kurwa Aha. Od... Czyli bardziej, bardziej że musiałaś się bić, a nie, że oni się opiekowali Nie, opie... no ja się biłam tam cały czas z nimi, szczególnie z tym moim e, e, najmłodszym bratem z no ze tak. wszystkich starszych braci, z którym mieszkałam w pokoju, z Mateuszem, którego serdecznie pozdrawiam, e, o 6 lat starszym. No nie nienawidziliśmy Aha. się, nie? Nienawidziliśmy się. Ja tak. jak mogłam życie, mu uprzykrzyć życie, temu mu Ja byłam z nim w pokoju do 18. roku życia. Kurwa, no patologia! Przez 18 no lat tak. jesteś z bratem po prostu w jednym pokoju, nie? Tak. No Nienawidzisz to go szczerze, za... to jest prawdziwa nienawiść, nie? <laughs> Trochę za długo może, tak. A teraz y, macie stosunki jakieś w miarę bliskie, czy tak? Tak, no tak. zupełnie inaczej. Już nawet czasem tęsknię za tym, żeby się z nim gdzieś tam pokłócić albo... Tak. Jest, 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 normalnie, nie? Już jest taka kurwa starość. Mhm. Takie. Mają wszyscy dzieci, ro rodziny, wszyscy tak? Mają dzieci. Wszyscy bez wyjątku? Tak, wszyscy mhm. mają dzieci, pełno dzieci, ja mam dziewięcioro bratanków, nic okay. łącznie, więc to jest w chuj dzieci. Rozumiem. I są cudowne te dzieci, ale, ale tak, no tak to było, kurde, że nie mogę w to uwierzyć, że tak to wszystko się uspokoiło. Przez 18 lat ostra jatka, napierdalanka no tak. i potem nagle on się wyprowadza i jest koniec, nie? Zaczęło, że się wyprowadził. Nie trzeba konkurować o pożywienie, o, o powietrze. No tak. nie wiem, to coś nie, tym no, jest coś No Ale potrafił jest wrócić czasem... do domu i mi wyżrzeć kurwa słodycze, nie? Aha, które dostałeś pewnie tam od chłopaków, którzy się podkochiwali. No, czy... Nie, nie miałam takich nie, sytuacji. Nie, nie, nie miałeś takiej sytuacji? Nie. A... nie, co? To ja byłam typem, bardzo długo byłam typem. Aha. Ja da dalej jestem typem, udaję dziewczynę bardziej. Nie? Tak? Aha, nauczyłam aha. się być dziewczynką. To jest w tą stronę. Jest Bezum. bardzo ciężko być delikatną i taką, wiesz. Zdecydowanie, do, tak. ja do dziś mam problem z tym. Ja bym o wiele bardziej wolała być facetem. Lepiej bym mhm. się czuła kurwa, gdybym była typem. Aha. Naprawdę, no, ale, ale to też, też nie jest tak, że nie jestem niezgodna z tym, żeby nie było, że mam tak. jakiś problem ze swoją seksualnością. Jest wszystko okej. Okay, ale zdecydowanie bliżej mi przez to wychowanie i przez charakter, tak. przez to moją jakąś siłę bliżej mi do faceta, nie. A rodzice czy, czy, czy mama nie, nie próbowali wyuczyć, że masz być damą, czy coś takiego, jakieś takie bzdury? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. nie było znaczy... takiej możliwości, ty walczyłaś tam ob, z maczetą o przetrwanie. Tak, taki. nie, wiesz co, nie było takiej możliwości, znaczy chodziłam w sukienkach <laughs> i tak dalej. Aha, jasne. Co nie było tak, że ja byłam, wiesz, krótkościęta i, i tak, nie, nie, nie. Byłam dziewczynką, a mama mnie czesała w kiteczkę, tylko, że byłam pierdolnięta, no, biegałam roztrzepana wszędzie. Hmm. Y Moja mama y miała luz z tym, że gram w piłkę nożną, tata był zachwycony, sam pojechał i kupił mi strój cały i tak no, dalej. Um, więc mama była przyzwyczajona. Jej to nie robiło, że ja biegałam wszędzie z chłopakami no, i nie. że grałam w piłkę nożną, w baseball i dla niej to było takie normalne, nie? Czyli nie było szans, żeby, żeby mówili, że jak byłaś mała, że masz się nie bawić nie. ciężarówką, tylko lalką Jest... czy coś tam. Nie, tak? Nie, to żeby... nie, nie. W ogóle nie było takich rzeczy, nie. Oni byli wręcz zadowoleni i dumni ze mnie, że ja sobie radzę świetnie, wiesz, że tam z chłopakami na podwórku. Spokojnie sobie poradzę. No to dobrze. no. Tak, no jasne. No wiesz, no może masz jakieś przygotowanie, którego innym kobiet, kobietom brakuje w takim wypadku. Nie wiem, czy nie wiem, czy to dobrze, czy źle, że znasz facetów, może trochę lepiej. O Jezus. Pewnie źle. Znam, znam, znam Ale... panów od podszewki. Wychowałem tak. się z trzema, także z czterema, mhm. bo jeszcze ojciec, nie? Także. Mhm. A, a co twoi rodzice robili, czy robią czym? czym się zajmują? Zajmują, tak. Tata czym... ma zakład instalacji sanitarnych Bowa, czyli zakłada ogrzewania w domach, piece grzewcze, kotły i tak dalej, gazowe. A mama pracuje w sklepie ogrodniczym A. Orzech. <noise> Powiedziałam mi się, że wcisnęliśmy te. Oczywiście, się lokowanie. Sponsorowanego w końcu. Tak. E... I mama w kwiatach całe życie. Tak? W, w, no ale w takich Jeszcze kwiatach. Pracują? Tak, jak no najbardziej. Tak. No tak, ty jesteś młoda, ja zapominam, że, że jestem starszy od. Ale przepraszam prawie. bardzo, mój tata m, za rok 70 w przyszłym roku. Aha. Mama 67. A okej, okay, no to masz. Ja tak, jestem to, bardzo to, późnym to, dzieckiem. Rozumiem, no tak. I co? I, ale to nie, to nie przeszkadza nie, moim rodzicom. Oni muszą pracować. To jest ten rocznik, gdzie oni będą pracować tak. aż do śmierci, jeszcze po śmierci, rozumiesz? Przerzucą jeszcze na mnie obowiązki w ich pracach. Y, także. No. Ale to dobrze, bo oni mają wiesz, tą motywację, żeby pracować, żeby działać i nie, skiśniąć, nie? Tak. A cała rodzina mieszka w, w Polsce? Tak, cała rodzina jest... mieszka w Polsce, wszyscy są na miejscu. Nie będzie nacisku, żeby ktoś dziedziczył biznes albo coś takiego? Był nacisk, ale... był nacisk, tata bardzo by chciał, nie wiem, może mój brat przejmie, chociaż mój brat jakoś się za bardzo do tego nie, nie kwapi, żeby przejąć interes. Ja nie przejmę, nie ma szans. Tak. Nie, no nie będę zakładała ogrzewań i tak dalej. Ale szkoda, wiesz, to biedny rozkręcił to sam wszystko, wiesz, 40 czy 50 lat w branży, no. kurde, nie, i psów dupę pójdzie. Nie wiem, no słuchaj, no, no, no tak, ale no, no może. Co? No, każdy że... wiesz, przeżywa swoje życie, nie? Oczekuję, żeby to jakoś kontynuować, może, ale jasne. no Każdy musi robić swoje. Czyli rozumiem, że Ty, że ty od, od dawna już wiedziałeś, że coś będziesz robić na, na scenie, i takie miałeś. Tak, ja miałam być aktorką. Mhm. Aktorka. Słuchaj, jakbyś mnie zapytał, spotkał mi pięcioletnią w dziewięćdziesiątym roku by się hmm. dziewczynko, a ty kim będziesz? Ja będę aktorką. Całe życie aktorka. Okay. Aktorka, do momentu, w którym kurwa nie spóźniłam się na pierwszy egzamin. <grym> no. Spóźniłam. Kurwa pojebałam terminy w ogóle. Aha, okay. Przez rok się przygotowywałam do szkoły Ojej. aktorskiej. Chodziłam a... na zajęcia właśnie z aktorem, uczyłam się prozy, uczyłam się piosenek, wszystkiego. No tak, wszystkie nie, etapy no... egzaminów. Widzę I pojebałam terminy. Ale... Nie? O dwa tygodnie. O dwa tygodnie, o aż O dwa tygodnie, Aha. tak. O dwa tygodnie. Ale ja myślałam, to, co, że dwa tygodnie. nie mogłeś później? od razu, nie dało się przełożyć coś tam Nie, nie no to był nie ma Kraków, a ja mieszkałam razu... w Gdańsku, także Aha. nie ma szans. Odpada. Potem tak. próbowałam do Baduszkowej w Gdyni, do teatru muzycznego. Też odjebała mnie baba na wokalnym. Mhm. Taniec przeszłam, a wokalne nie. Także witam. To rzeczywiście to jest strasznie dużo przygotowań jest do takiego egzaminu, nie? Y... Weź, przestań, nie. Masakra. Jak ja sobie o tym pomyślę. Że mama płaciła pieniądze na spotkania z aktorem, wierzyła. Że, wiesz, no tak. To... Wszystkie wiążki czułała, wiesz, tutaj czwórka, dzieci, praca, dom i jeszcze dodatkowo, żeby córka się dostała, wiesz, do Krakowa, do szkoły aktorskiej, a ja pojebałam terminy. No to jestem ja, tak. No ale to nie poszło na marne, nie? To nie, nie, jest nie tak, poszło na marne. Że się... Potem sobie uznałam, że to musiało tak być, wiesz, mhm. że to bo potem mogłam jeszcze zdawać za rok i tak dalej. Ale uznałam, że nie, no, to, to mi daje los. Ja to biorę, nie, nie będę tam cisnąć. Widocznie nie miałam aż takiej motywacji, bo jeżeli ktoś, jakbym bardzo chciała, to bym napierdalała drzwiami oknami, wiesz, pięć lat z rzędu, nie? dopóki by mnie nie przyjęli. A, a widocznie nie miałam takiej motywacji, i to chyba tak miało być. Właśnie, nie myślisz, że to może było jakieś takie podświadome, że ty nie chciałaś tam jednak iść? Nie, po prostu. Wiesz co, ja pamiętam, że na, w tym teatrze muzycznym, jakby kurwa 12 godzin siedziałam w tej jebanej kolejce, czekałam i tak dalej, bo to było mnóstwo a. ludzi, multum, i spotkałam y, jakiegoś gościa, który tam już się uczył, nie? I on tam nas oprowadzał. 12 godzin czekać na ten egzamin? No tak, Jezu, no to wszystko trwało tak, w kół. Tak. No, no i, i, i słuchaj, gościu mnie oprowadza, nam pierdoli, że tutaj mamy taką salę, coś tam, coś tam. Tam I yy, ja się go pytam, no a powiedz mi coś, coś jak tutaj jest w tej szkole, jest fajno. No tak, mamy zajęcia z tego, z tego, kurwa, z szerbietki, z jazdy konnej, kurwa, z lepienia garnków, ty no, bo a który musi umieć... Się... Z lepienia garnków? Tak, 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 ta, no, nie hmm. wiem, jest szansa, że to wymyśliłam. I, <laughs> <laughs> I mówi do mnie, ja wie, no, no a ile czasu spędzacie tutaj w szkole? On mówi, no kurwa, jesteśmy całymi dniami, potem z soboty gramy, przygotowujemy się do spektakli, a w niedzielę gramy, więc cały czas są w szkole, nie? Od kurwa 8 do 18, powiedzmy. Tak. Potem jeszcze uczą się tekstów, potem jeszcze się rozciągają, kurwa, pamiętają choreografię i wszystko. I sobie pomyślałam, czy ja jestem w stanie poświęcić swoje życie, najbliższe kilka lat życia na to, żeby spędzić czas całymi dniami w teatrze zrezygnować z mojego towarzystwa, które mam, z improwizacji, które kocham, na rzecz yy, teatru muzycznego yy, i wtedy miałam takie kurwa nie, nie? Aha. Dobrze, że tak się wydarzyło. Tak, tak. Przeraziło mnie to, że miałabym 7 dni w tygodniu wiesz, tylko to. Nie, nie, kurwa nie. No a gdzie jakieś spotkania, wiesz, gdzie jakaś Aha. normalność, nie? Tak. I tylko praca odtwórcza. I tylko kurwa praca odtwórcza. To też mnie przeraziło, no tak, że tylko uczę się tekstu, nie mogę nic wnieść w rolę, nie mogę być, wiesz, też jakoś współtwórcą, tylko... No, wnosisz siebie niby nie? No tam, tam niby, nie? Kucham, wiesz, wiesz to jest. dobrą rolę, to zależy, co to, co to jest, nie? Nie, nie, weź, masakra, Jasne. nie? Jak ja to sobie tak, tak pomyślałam potem, jak już wyszłam z tego budynku i, i, i się dowiedziałam, to miałam takie ach, chuj, dobrze, tak miało być, nie? No i jest coś takiego. Wiele osób, które studiują jakieś właśnie artystyczne rzeczy, czy nawet Kierunki wizualne, czy coś to potem mówią, że. albo filmówkę chociażby, nie, że to niepotrzebne, że nawet to może zaszkodzić, czy coś, bo, bo i tak, żeby się tego nauczyć, to musisz to później robić, nie? A oni cię tam wtłaczają w jakieś ramki, czy po prostu każą, właśnie. No nie wiem, no nauczysz się jakiegoś warsztatu, nie? Ale czy to ci pom czy to pomoże ci później być. Udanym sobą. sobą, tak, wyróżnić się jakoś, to, to nie wiadomo, niekoniecznie, nie? No bo w końcu pełno jest y, absolwentów, którzy tam w McDonaldzie pewnie przewracają. No właśnie, no e, No więc pewnie dobrze, dobrze na tym wyszłaś. Czyli rozumiem, że pierwszą jakby formą, którą robiłaś było impro? Znaczy najpierw jakieś przedstawienia teatralne, no, tak? No impro, impro, impro i, i, i teatr. No to tak. były pierwsze rzeczy, z którymi się zetknęłam i, i pokochałam to na maksa. I tam zostałam już sobie aż do dziś. A, a impro takie, wedle tych zasad, powiedzmy, kom. Na początku, kom... wedle żadnych zasad, a potem, wedle zasad takich, które przywiózł Wojciech Tremiszewski ze Stanów. Tak. Aha. By był tam na warsztatach, pojechał aha. tam na wymianę, bo Wybrzeżak oferował taką wymianę. A, okay. I można do Nowego Jorku czy do Chicago? Do Chicago. Do Chicago. Mhm. I tam parę osób pojechało i przywozili różne rzeczy, wiesz, Wiedzę, do tak, Wrzeszcza, kurwa, do Gdańska, prosto z Chicago. Różne opcje dotyczące improwizacji, jak to można robić, jakie chwyty tutaj wykorzystać na scenie. No i to była magia i wtedy zaczęła się dziać magia tak naprawdę. No bo to było coś, czego... Ciężko było sobie wyobrazić samemu, nie? Że... Jasne. No, no zajebiste to było. Super przygoda wtedy się zaczęła. Tak. To, to żarło, nie? Ale słuchaj, bo jeszcze wa ważna sprawa to przygotowanie fizyczne. Umiesz ten szpagat robić już, czy jeszcze nie? Nie, nie umiem już nie tego umiesz? Nie, nie jeszcze, jeszcze nie umiem. Nie umiem, ale kiedyś, no właśnie, na, na egzaminy musiałam się nauczyć robić szpagat. Tak? Aha. I nauczyłam się. A, okej, okay. czy po prostu tego nie chciało ci się katować mm, później? Ja to ten, zrobiłam no... raz na egzaminie, potem już moje nogi zapomniały. Prawda? Tak. Wiesz, ja się, yy, to tak jak z każdym egzaminem. Do momentu egzaminu zrobić i zapomnieć Zanieczowe. już, więcej tego nie robić. No, nie, nie umiem. Kiedyś może się nauczę to by było śmieszne, gdybym w końcu go zrobiła na scenie po prostu. Zaczęłabym tak, występ byłby... od szpagatu. Ja wiem, że to by było mega komiczne. No podziwiałabym podziwiałbym poświęcenie, żeby, żeby nauczyć się tego, Dla żeby, dobra żeby raz zrobić to tak w trakcie Ale występu. Że laski wysyłały mi potem na Instagramie filmiki, jak idą szpagatem. Aha, oj. rozumiesz? Kilka okay. dziewczyn, które są jest wysportowanych tak, tancerki, coś. i tam... tak. I nagrywały mi filmiki albo jak robią szpagat, albo jak naprawdę idą szpagatem. To Aha. kurwa rozwalało mi mózg, nie? To, tak, to dziwne jest. Tego chyba nie widziałem. Nie wiem, może w jakimś lepszym klubie ze stripcy, ale chodzenie nie, bo chodzenie, tam, nie szpagatem, miała, tam To już Nie, to. nie ma miejsca na stripteacie, to ile tam Ani jest, po kurwa, potrzeby. cztery na e, trzy. Tak. to musiały się popisać, co? Patrz, wielka, jak ja potrafię, mhm. No ale okej, okay, no dobra. To znaczy, że chyba im się podobało. 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 Mi e, w, też się podobało, fajnie, że. W świetnym, bo w ogóle dobre masz, bardzo dobry występ chyba udało ci się nagrać. nie? W sensie, że, że publika taka, nie wiem, czy może taką zawsze masz, ale wydawało że mi się, Białystok? że wyjątkowo to był Białystok, tak? Tak. Białystok. Wyjątkowo żywiołowa ekipa, przynajmniej, tam, znaczy, nie wiem, słychać to na nagraniu, a nie, a nie zawsze no. to słychać, bo. Super, miałam. Wiesz co, ja nagrywałam trzy występy, nagrywałam. Yy, bo ja tak naprawdę nie wiedziałam, co ja robię. <grywa> to znaczy, ja tak sobie pojechałam, yy, chłopacy powiedzieli, dawaj, nagrywamy, Aha. czy nagrywamy? Ja Wy nagrywamy. A może potem jeszcze tutaj nagramy w Łomrze? Wy, ja dobra, kurwa, nagrywamy. Yy, I po prostu pieniądze z tego występu nie szły do nas, tylko od razu dawaliśmy ekipie. I potem jeszcze z Leją yy, nagraliśmy w Vertigo, chyba. Albo wymyśliłam to, to nie jest Vertigo. Nie. W Wrocławiu? Nie, właśnie a, nie. Wiesz, wymyśliłam. Aha. W Krakowie, w Warietę. W Krakowie, to tak, to fajny. Ten, jak się nazywa ten teatr? Wariatę? Możliwe. Znaczy, ja, mi się wydaje, że ja w ogóle tam byłem, ale teraz to już nie pamiętam. No widzisz, bo ja mam taką tendencję do y, wymyślania nazw. No, więc powiedzmy, Na pewno że jest taki teatr, teatr. Gdzieś, gdzieś taki Warietę, był. teatrze w Krakowie też tak. nagraliśmy z Leją. I, i, i miałam, ja w ogóle miałam taki pomysł, żeby połączyć te występy, Aha, poszatkować je. Zmontować Bo Były wszystkie razem. dobre. Najsłabszy był z leją, ale w Łąbrzy był równie mocny co w, w Białym Stoku. Tak. I miałam problem. Ale potem tak usiadłam już do montowania tego. I, I tak jak na początku był zamysł, żeby to poszatkować, posklejać, to, to potem uznałam, kurwa, nie chcę się tego robić. <śleszanie> 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 z znaczy jestem. Um, Jestem taką dziewczyną, która jest bardzo leniwa. I, i znałam, nie, nie będę tego, nie tak. Ja po prostu wrzucę jeden cały i musiałam wybrać który. I miałam do końca problem, czy wybrać łąże, czy wybrać mhm. biały stok. Naprawdę nie wiedziałam. Tak. W Łomży no. mnie przeklinałam na scenie. Aha. I to było za. Yes. Bo, bo, bo po białym stoku jak obejrzałam to nagranie, to mówię, Boże, ile ja przeklinam na tej scenie. Nie wrzucę tego. Kurwa, tak zajebisty występ, a ja tyle przeklinam. Znowu będą pierdolić, że przeklinam. <głos> <głos> Znowu będą się przyjebywać, że Wiorka uh -huh. jest wulgarna i po na tyle przeklina. <noise> no i tak to oglądam. Więc, dobra, to w że będę mniej przeklinać. I w <noise> mniej przeklinam i był równie mocny. Ale miałam takie... Oglądam to i ale kurwa, to nie jestem ja, nie? <noise> Za mało że się Widać, że się, tak, się czy... powstrzymuje. I nawet tak. tekst, który mógłby być y, bardziej energetyczny, by, mm -hmm. gdybym wiesz, dała się ponieść, y, to, to lepiej to by wyszło. Tak. Nie? No i mówię, chuj, tam. I tak będę pierdolić, tak będę pierdolić. No, to cokolwiek będą. bym nie zrobiła. Nawet gdybym ani raz nie rzuciła przekleństwa, to się przyjebią do czegokolwiek. Że mam, kurwa, wiesz, źle włosy skręcone, nie? Tak. Ludzie jak są się przepierdolą nawet do tła. No wiesz. pewnie tak, tak. Tak, ja to Ja nie zwracam uwagi chyba jak to jest. Znaczy nie zwracam uwagę, ale jak to jest naturalne, to w ogóle mi to nie przeszkadza. Chyba tylko czasami na końcu puent jak słyszę, że ktoś dodaje i. I tak myślę, a no chciałem to usłyszeć bez, nie? I zobaczyć, mm. czy, czy, czy tak byłoby mocno. tak samo, czy lepiej, czy, czy coś. Bo czasami może to jest niepotrzebne, ale no, tak nie jak scenie, Ja nie myślę o tym, że ja przeklinam. Przecież ja na co dzień przeklinam, na co dzień jestem wulgarna i ja nigdy nie sądziłam, że to jest coś złego, rozumiesz? Tak. Ja nie, nie kumam, że przekleństwa mogą być odbierane negatywnie. Mm -hmm, mm -hmm. Wiesz, u mnie nikt to ci bardziej... nie mówił nigdy, no może nie, nie rodzina, bo już to przerabialiśmy, ale no, dziewczynce nie wypada, nie można, tak? No? Nie, nie. No ja co, ty kurwa, ja się wychowałam na podwórku, gdzie to wiesz. No tak. Ja pierdolę, no przestań. No co, to w ogóle nie było takiego tematu. Tam kurwa Szkoda każdy przeklinał. Jasne. Wiesz, no, no, no nikt się nie tam nie przejmował tym. No, I i no to rozumiem. moim zdaniem było spoko. to była ekspresja, tak, nie? Tak. I nie dopiero wiem, czasami... na scenę, to dopiero dotarło do mnie, że że ludzie są wycofani przez to, że ja przeklinam. Ja mam takie, no kurwa, no ale ja wychodzę z takiego środowiska, z takiego domu, gdzie to nie było, nie był problem. Jak mamie się paliła patelnia, to było, kurwa, mać, zaraz zwariuje, nie wytrzymam do cholery jasnej. I wiesz, ja ona to mówiła przez zęby, bo jej się, kurwa, pali patelnia. Dzieci czekają głodne, ona już ma, kurwa, dość, bo jest jeszcze po pracy, kurwa, zaraz mąż wróci. Tu jeszcze pranie, kurwa, się skończyło, trzeba wywiesić. Wiesz, tak. i to nie jest nic złego, tak? Jasne. To nie to jest nie patologiczne jest... takie, wiesz, Przypaliła takie kurwa, pierdolony, kurwa, uh -huh. tylko to było takie, wiesz, ekspresyjne tak. I, i mi się daje, że ja też tak przeklinam, tak mi się wydaje, że to jest u mnie wynik gdzieś tam mojej energii, mojego uh -huh. charakteru, a nie jakiegoś tam patologicznego zachowania. Tak. No nie, tak pytam z ciekawości, bo czasami ludzie najbardziej, najgorsi, najbardziej jacyś, nie wiem jak to nazwać nawet, ale b, b, wręcz brutalni, mają jakieś swoje upodobania, wiesz, takie zastrzeżenia, że u, tu, nie, jednak nie wolno przeklinać, że to, wiesz, zachowując sobie taką powierzchowną e, wartość tego, że tutaj rysujemy kreskę, że to jednak ten kulturalny człowiek się tak nie zachowuje, czy coś, mimo, że Mogą być tak samo hamsty, czy cokolwiek wiesz. No przecież dla mnie, ja co dzień, mam zupełnie inny poziom wulgarności, wiesz? Tak, tak. Dla mnie zupełnie inny, dla mnie zachowania są wulgarne, no jasne. a nie słowa. Nie? Ja wiem, tak, że tak. słowo może zranić, jasne, że zrani i tak dalej, tylko jest pytanie, czy dasz do siebie jakby. Czy dotrze do ciebie to, co ktoś do ciebie powiedział? Czy dasz się zranić tym słowem? Czy nie? To już zależy od ciebie, od Twojego mm. charakteru i od Twojej siły wewnętrznej. Ale na przykład wulgarne są zachowania, tak? To, że widzimy, jak ktoś kogoś krzywdzi na ulicy, nie zareagujemy. Dla mnie to jest kurwa wulgarne. To, że raz, że ktoś krzywdzi, a dwa, że ktoś przechodzi obojętnie. To jest dla mnie 700 razy wulgar wulgarniejsze niż to, że ja powiem, chuj tak. dupa, kurwa ci pana na scenie, nie? Mhm. I opowiem o ciągnięciu druta i o tym, jak mam mokrą pizdę. To jest 700 razy gorsze, moim zdaniem. Tak, tak. Wiesz, i, i, i ja tego nie rozumiem, że ludzie w ogóle mają zupełnie inny y, punkt ciężkości, nie? że no, kurwa, naprawdę, kurwa, dla ciebie jest wulgarny. Tak, tak. No nie, no, zgadzam się z tą kurwa, narysowany na bloku się. jest dla ciebie wulgarny. Ale to, że sąsiad napierdala żonę i ty udajesz, że to się nie dzieje, nie, to nie, to jest okej, okay, nie? Tak. Nie mogę już się Muszę się napić. <laughs> No właśnie, jak już poruszałeś taki temat, jeszcze tylko wspomnę, że, że to mnie zaciekawiło, że studiowałeś resocjalizację, tak? Tak. Moje, I to mi w ogóle nie przeszkadzało. Moje właśnie... rodzice też nie przeszkadzały ci w, w czym? Ta moja wulgarność, wiesz, być byciu wychowawcą, bo ja byłam wychowawcą a, przez no chwilę, tak, więc tak. i tak też porozmawiałam się z moimi podopiecznymi, nie? E, Prowadziłam ale... zajęcia z improwizacji. Aha, w, w więzieniu? Tak, okay. Tworzyłam grupę Prison Impro i robili improwizację. <laughs> o kurczę, ekstra. I zrobili występ dla innych współosadzonych. Aha. Co... No tam była magia, magia i rob to robiłam za czy... darmo, totalnie poza, e, m, tak. m, poza byciem już tam na m, oddziale, m, bo ja akurat pracowałam na oddziale otwartym. Mhm. I co? I to było tak dodatkowo jeszcze wrzuciłam sobie, że chciałabym coś więcej. Wiesz, ja przestałam być tym wychowawcą tylko dlatego, że było tyle papierkowości i tyle siedzenia w komputerze, drukowania i wklejania do akt, uzupełniania, czy ktoś wrócił z przepustki, o której wrócił, czy się nie spóźnił, mhm. czy się odmeldował i tak dalej. Ja miałam misję, nie? żeby mieć wpływ na nich. Co? Ja jestem kurwa od nich, ja ich znam, ja umiem do nich dotrzeć, ja chcę z nimi porozmawiać, ja chcę, wiesz, mieć na nich wpływ bezpośredni. A mhm. tu kurwa ja musiałam wypełniać papierki, wklejać, w, w, przeklejać i, i uznałam, że chyba źle, źle poszłam, na zły kierunek obrałam, bo gdybym poszła na, na psychologię, psychoterapię i byłabym psychoterapeutką ich, mhm. to wtedy miałabym z nimi bezpośredni kontakt podczas terapii. A tutaj mogłam się ugryźć w dupę. Więc jak do mnie to dotarło, to zapytałam się dyrektora, czy ja bym mogła coś jeszcze więcej zrobić. Co mogłabym zrobić, i czy mogłabym na przykład robić zajęcia improwizacyjne i przez to ich resocjalizować? Się zgodził. Dlaczego miałby się nie zgodzić? Kurwa, za darmo. Tak. Udostępnił mi salkę. Miałam jeszcze tam funkcjonariuszy, którzy mnie pilnowali, chociaż zabroniłam im siedzieć w środku, tylko siedzieli na zewnątrz. Aha. Bo nie chciałam stresować moich podopiecznych. Tak, jasne. I jechałam z nimi, kurwa, improwizację. Na otwartym to znaczy, że pewnie ludzie za takie przestępstwa nie bez przemocy czy jakieś takie nie. różne... Nie, 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 nic bardziej mylnego. Wszyscy tak myślą, że otwarty to jest, że to jest lightowy. Nie, nie mam pojęcia. tak. Jest zamknięty, półotwarty Aha. i otwarty. I otwarty oznacza to, że mają cele otwarte na dzień i na noc. Tak. Półotwarty A mają. nocy też? Aha. Tak. Okay. Czyli masz budynek. I w środku, na przykład w zamkniętym to wiadomo, są cały czas zamknięci. Mhm. W półotwartym mają otwarte cele w ciągu dnia, na noc mają pozamykane. Tak. A w otwartym mają otwarte cele cały czas. Aha. Mogą sobie chodzić po korytarzu, mogą wyjść na spacerniak, który mają zaraz przy tym budynku, cały czas. Tak. Mogą wyjść na petka. Mogą chodzić do pracy na zewnątrz pod okiem. A więc jest Maria. E, pod okiem. Tutaj. Klawisza jakiegoś tam. Właśnie, no, nie, klawisza. Wiem, nie wiem, jak się no Tak brzydko mówiąc, tak. E, zapomniałem. No patrz. Dźb... Nie, 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 nie. nie, Bo Oddziałowy. To, no, no też nie, ale nieważne, nie? no, pod okiem funkcjonariusza. A, uh -huh. Dobra, uh -huh, okay. to jest to słownictwo. E, więc tak, no i co? Mają wiadomo więcej wizyt. Na otwarty trafiają osoby, które na to zasłużyły. Uh -huh. Rozumiesz? Czyli dobrze się sprawowałeś. Mogą to być osoby, które są już w zakładzie 12 lat, ale przez 12 lat jest y, tak. Y, Taka gradacja. Przeszły z zamkniętego do półotwartego, z półotwartego do otwartego. To jest taka jakby też nagroda, nie? Jest to z jednej strony taki... Oni są najbardziej zdyscyplinowani. Wiesz, o co chodzi. Z jednej strony jest to najbezpieczniejsze miejsce, a z drugiej strony jest to najniebezpieczniejsze miejsce. Mhm. Ponieważ my mieliśmy nasze pokoje między celami, oni mieli te cele otwarte cały czas. W każdej chwili mogli wejść do nas... Oczywiście oni pukali, mieli godziny, tam wiesz, byli wychowani. Ale no, była sytuacja, że no, jeden wychowawca został zabity po prostu przez osadzonego, wszedł i żeby zaimponować reszcie, zajebał wychowawcę. Wychowawcę. I to cię, to cię nie przeraziło bardziej nie. ta robota papierkowa? Tak, nie, właśnie tak mnie przywitał em, mój opiekun wtedy. Moich praktyk, który na początku mi powiedział tą historię, chyba żeby mnie wystraszyć, pozdrawiam Cię, Michał. Nie wystraszyło mnie to, <laughs> wręcz przeciwnie. Miałem no ja takie, no co, no to trudno, no to przy wejdzie i mnie zajebie, nie? No nie ma szans. Okay, Jak tak. ktoś wchodzi do, do, do pokoju i jeszcze mieliśmy szafki, gdzie było szkło, szafki ze szkłem, to wystarczy, że łokciem wybijam. No co ty? Aha. A nieważną sobie może zrobić narzędzie ze wszystkiego, tak, tak, tak. naprawdę, nie? Tak. Do tego trochę zmierzałem, że jakby, że skoro otwarty, no to pewnie jakby może nie obawiali się tego, że akurat twoje zajęcia będą ogniskiem do tego, żeby coś gorszego się działo, nie pewnie, tak, pewnie tak, wręcz nie... przeciwnie. Ale się nie bałam. Ja się tam w ogóle nie bałam. Ja tak. nie wiem, ale byli tam różni osadzeni za różne rzeczy, nie będę tutaj mówiła, mhm. ale straszne. No bo straszne. szpagatów nie robisz. Bo Na nie psach robię. Też nie. Dokładnie. Dokładnie. E... Właśnie tak, właśnie tak. E... No fajnie, no ale co, z, z, zrezygnowałeś z tego, aha, no tak jak mówiłaś, bo jednak to było zbyt, no to zawsze za trochę tak papierkość. jest, że chcesz coś dobrego zrobić, a system no, często, często jest bardziej przeszkodą chyba niż pomocą. Przecież ja dociągnęłam do końca ten projekt mój z improwizacjami, ja tam jeszcze zrobiłam jeden, ściągnęłam też spektakl, w którym grałam Majowe Konwalie też z Teatru Wybrzeże, też taki fajny resocjalizacyjny. Hmm. O przemocy w domu, o narkotykach i tak dalej, więc tam zrobiłam dwa projekty, z których byłam zadowolona i chciałam, żeby oni to zobaczyli. Ja też zżyłam się z tymi moimi podopiecznymi przez ten rok i, e, i co. I chciałam im coś dać, taki jakiś prezent, gift tak. ode mnie, zanim odejdę. No i się udało. Dociągnąłam ten projekt jeden i drugi do końca i uznałam, e, spierdalam stąd, bo, bo nic więcej nie zrobię. Nie mogę za darmo prowadzić też wiecznie zajęć z improwizacji. A, bo, bo muszę jakoś zarabiać, a po drugie, no nie widzę siebie w przeklejaniu i yy, wklejaniu akt, nie? Tak. Zwariuję kurwa po prostu. I tak, no. ja i tak tam łaziłam co chwilę po celach, gadałam z nimi, uh -huh. y, wiesz, y, a tak, nie miałam na to czasu, wiesz, a i tak to robiłam ponadprogramowo, żeby chociaż trochę pogadać, zapytać się, czy dzwonił do siostry, czy coś tam, tak. co u niej słychać, jak się czuje. Żaden z twoich podopiecznych nie wyszedł i nie, nie przyszedł później na open mic'a, czy coś takiego? Że... Nie. Nie piszą do ciebie. Ale chyba listów, się odezwali, nie. nie? Odez, odezwał się chyba jakiś podopieczny do Aha. mnie. Czy tam dwóch, którzy mi dziękowali. Jednego spotkałam w barze mlecznym. Okay. Mm, I to było takie miłe, bardzo. Bardzo miłe. Tak. Fajni ludzie. Fajni tak. ludzie, tylko pogubieni, ale fajni. Na no pewno. O pierwszym występie już na pewno mówiłaś, ale to kiedy był Twój taki, powiedzmy, stand-upowy pierwszy e, występ? Mój pierwszy stand-upowy występ? O, kuźwa, ale teraz żeś mi dał. Nie. nie pamiętasz? Ja myślałem, że to jest takie wspomnienie, którego się nie, nie zaciera raczej. To znaczy, wiesz co, ja je pamiętam. Ja pamiętam nawet, że wyszłam z sukience. Po prostu nie w... pamiętasz dokładnie, kiedy. który to był tak, rok. Tak, jasne. Wiesz, to było tak, że w gorącej wodzie kompanii ta grupa, w której ja byłam przez wiele lat, grupa improwizacyjna się rozwiązała i ja wiedziałam, że ja nie chcę zejść za sceny, i wtedy pogadałam za i mówię, stary, ja nie zajdę hmm. ze sceny. No bo się znaliśmy wcześniej właśnie z improwizacji tam tak, z wybrzeżaka. No tak, właśnie. I mówię, stary, co ja mam robić? No ty tam robisz w tym kabarecie, dawaj, pomóż mi cokolwiek, podpowiedz, gdzie byś mnie widział. Ja nie chcę zejść ze sceny. Ja nie mogę ja zejmować. Belard ze jeszcze nie występował w tym. Występował jest, już, no, tak, robił już. stand up, miał elżbietańską no już tak, wtedy, tak, ja wiem, może jakiś wiersz. Ja, ja mogę tańczyć, stepować, mówić wiersze. <grym> yy, kurwa, wszystko. Tak. Wszystko tylko, żeby być na scenie, bo ja to kocham. Kocham mm. wyrażanie siebie i emocji tutaj, yy, przed ludźmi po prostu. I on mówi, nie wiem, to może kurwa, ten stand-up. Ja wiem, kurwa, to może ten stand-up. Może ja przyjdę na to Alżbietańską. No przejdź, kurwa, zrób pięć minut. Ja mówię, a jak to się pisze? I on, No po prostu, kurwa, usiądź, napisz tam, co czujesz, co uważasz za śmieszne, żeby to miało jakąś miarę płęte. Pięć minut i tam jeszcze była taka zasada, że po dwóch minutach. Ludzie mogli zacząć buczeć, Aha, tak, jak im tak. się nie podobało. Wtedy się podnosił z kucków, ludzie widzieli, bo na początku kucał, był blisko sceny. Aha. Jak się podnosił, to ludzie mogli zacząć buczeć. No i wtedy spierdalasz, jak się im nie podoba. Tak. To było dosyć brutalne, ale cudowne. No i poszła na pierwszy swój wy występ w sukience w panterkę, w koturnach. Tak? <śmiech> 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 tak? Rozumiem, że to była najlepsza decyzja, tak powtarzasz to w tak, sposób... Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Potem jeszcze poszłam y, tak. na kolejne trzy w jeszcze innych sukienkach, bardziej kusych, Aha. w jeszcze wyższych koturnach. Po prostu wiesz, zaspa, tak? tak. Wybieram Najlepsze ciuchy, jakie mam. No proste. Ja Nie? rozumiem. Jakieś no koronki, cokolwiek, dużo tak, kolorów. Tak, 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 e... mocno jarzeniowy, tak? Tak. Jarzeniowy. Taka dresiara, która, wiesz... No. A, a, a powiedz, jak, jak teraz się na, na to zapatrujesz? Bardzo się zastanawiasz nad tym, jak masz wyglądać na scenie, czy coś? Ja jestem zupełnie w innej sytuacji, ale też o tym myślę, nie? Czy, jakby, czy ma znaczenie, że ja jestem e, ładnie ostrzeżony na przykład, czy wiesz, jakoś, czy powinienem wyglądać lepiej, czy niekoniecznie? W zależności od tego, co w ogóle mówię, czy jak się prezentuję. Bo jednak, oczywiście, ludzie oceniają. Przez Na ten pewno. pryzmat zawsze. Myślę, że kobiety pewnie jeszcze bardziej, niestety. Wiesz co, ja a... po tamtych właśnie, właśnie po tamtych doświadczeniach z koronkami i z sukienkami Kacper ja bym powiedział mi, że może lepiej bardziej stonowanie się ubierać, bo to odwraca uwagę, mhm. odciąga i bez sensu. Tak. Bo mówię fajne teksty, a wyglądam jak kurwa. <laughs> hmm. Oczywiście tego nie świetny, powiedzieli. świetny feedback. A, nie, no, nie, nie, nie wiem, no, oczywiście no. tego nie powiedzieli, ale ja wiem to, tak? Rozumiem. I, no. i nie trzeba mi tego mówić. Um, oczywiście ja nie widziałam w tym nic złego, tak? No, tak no, to tak, byłam no. ja! Ej, ja przyszłam, wybrałam najfajniejszą sukienkę, tak? tak no. um, I chciałam dobrze. Ale, ale tak, i wtedy zaczęłam się stonowanie i bardziej ubierać. Ubierałam się na ciemno, na czarno, jeansy bardziej, nic kurwa, krótkiego, kłusego, nic, co odwraca uwagę od tego, co mówię. I przez te kilka lat, nie wiem ile to już, ja robię ten stand-up 5, 6, 7, chuj wie, nieważne, to nie ma kurwa znaczenia. I przez te kilka lat, które robiłam stand-up, chodziłam na czarno i tak dalej. Ale w pewnym momencie, chyba właśnie pod koniec tego materiału, życie od kuchni. Dotarło do mnie, że już tyle to robię, że mam to w piździe, czegoś będzie odciągało to, Co? czy ja mam krótką sukienkę, czy ja jestem na obcasie, czy mam mocniejszy makijaż, mhm. czy mam dekolt, jestem kobietą, podobają mi się te ciuchy i chcę w nich wyjść. I przez te wakacje kilka razy wyszłam sobie w takich ciuchach, jakich mi się podobało, mhm. nie? I na obcasie, a czasem w spódniczce jakiejś takiej bardziej kusej, a to cycę sobie wywaliłam, bo mi się podobało i czułam <laughs> się dobrze. Tak. Staram się ubierać tak, jak jest mi dobrze po prostu. No właśnie, to w wiesz. Chyba jest idę na występ, i mam takie dobra Wiolka, Czy jesteś dzisiaj na tyle pewna siebie, żeby pokazać cyc? Patrzę w lustro? Nie, nie jesteś. Spierdalaj z tą bluzką. Yy, yy. I co innego. Ale jak czuję się i mam, wiesz, petardę tak. taką energię, wychodzę i, i mam takie kurwa, patrzcie na mnie. Patrzcie na to, nie? I tak, mam w dupie, że się wybiegu, tam męczycie no. z tym, że mam, wiesz, cycki na wierzchu. To no jest to ja. Tak, to jeśli ja się ja dzisiaj się to myślę, że to jest naj, najważniejsze. Znaczy, no ja może chcę być sobą, odwrót. wiesz o co chodzi. Też tak. nie chcę cały czas się kryć, kurwa, bo ktoś, kogoś może cisnąć kutas, wiesz, w dżinsy, bo no ja nie, stoję, wiesz. Tak, to no to jest, no jest chore też, wiesz o co chodzi. To jest też naginanie się zbyt Oczywiście. duże. Nie? I, i, I trzeba ludziom pokazywać siebie... No i też kobiety, no to jest piękne. Jeżeli my jesteśmy jeszcze, wiesz, fajne, młode, działamy. Kurwa, pokaż gire, ten no, <grym> no tak, no jeśli. Oczywiście tyś, jak chcesz, jak nie, to jak czułabyś się z tym niekomfortowo, to na pewno będzie to miało jakiś wpływ na występ, a to, że jakiś koleś tam się na ciebie patrzy, no to no, trudno, no to już I, jest i, wiesz, jakby. Wali mi to. Co masz z tym zrobić. Nie? Już jest jego problem. To wiesz, na co dzień co możesz chodzi. mieć ten sam problem, i też to, to nie powinno mieć wpływu. Tak. No, dokładnie, no. Także nie, nie, nie wiem. Wiesz co, ubieram się w to, co czuję. Nie w czym czuję się dobrze. Mhm. Wiadomo, że jak mam okres, puchnę i czuję się jak e, wielki glut, to nie ubiorę się kusa ani nic, tylko wręcz przeciwnie, zakamufluję się tak, e, jak najbardziej się da. No ale jak jest dzień, to jest super. No i też zależy, co mam kurwa wyprane, bo mówmy się, ja jestem takim syfiarzem, że czasem po prostu nie mam nic do wyboru i no, biorę tak, to, tak. co jest. Szyję Jasne. na bieżąco, nie? Nie, no ja czasami. A, zapomniałem, że mam open mic'a dzisiaj. O, okej. Okay. Mm -hmm. To jednak chyba z skarpetki. Pójdę w sandałach. Ale tak. ile czasu zajęło Ci mniej więcej przygotowanie tego, tego ostatniego programu, życie od kuchni? Ile czasu myślisz, że pracowałeś nad tym? Myślę, że pracowałam tak, nad nim do końca, do ostatniego występu. Okej. Okay. Przed mówiłaś, że to nie ma znaczenia, i teraz zapytałem cię o czas znowu, ale to ja tak z ciekawości też osobistej. Wiesz co, ja, ja, przez... I... ja robię tak ostatnio. Kiedyś pisałam miałam taki system, że napisałam pół godziny i sprawdziłam sobie pół godziny materiału. <laughs> Ale potem to mi szło jak rodzenie kurwa kamienia narkowego. Bardzo, bardzo, bardzo ciężko i boleśnie. Znałam, po co ja się katuję. Mam przecież 107 i tam mogę wychodzić sobie na 10-15 minut, sprawdzać, Aha, wybierać żeby, to, co mi się podoba. Wcześniej pisałeś od razu, jakby pół godziny, tak, 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 tak. rozumiem. Ja Więc sprawdzę sobie to, co mam, tę piętnastkę. Dziesiątkę, kurwa ósemkę, nieważne tak. ile mi się uda napisać, ale cokolwiek, też motywacja, żeby co miesiąc to robić, właśnie jest. Mhm. I, I będę sobie dorzucała. Dorzucała to, co będzie lepsze, co będzie mocniejsze, co będzie mi się podobało i co będzie się składało na jakąś tam całość, klamrę i ten. Pewnie. I tak zrobiłam z życiem od kuchni, że pracowałam na bieżąco z publicznością, po prostu z, z 107 mhm. na nich testowałam yy, i tam. Tak. I tak to wyszło, no. To kilka miesięcy, no, żeby zebrać Aha. taki materiał, tam trwa 40 minut. czy ileś. To szybko też. Ja, ja gdybym miał pisać od razu, no teraz może już trochę inaczej, już trochę więcej potrafię, ale gdybym miał od razu napisać pół godziny i w ten sposób to pewnie bym nic nie zrobił. W sensie, ja bardzo dużo y, mam krótszych występów i dopiero mhm. mi się coś tam zbiera. No właśnie, ja teraz też mam taki system, że Aj. po prostu piszę na, na testowanie. Tylko, żeby się zmotywować i napisać coś na testowanie wcześniej. Ja zawsze piszę na przykład dwie godziny przed y, testowaniem. Nie? Tak? Odkładam to najpóźniej, mhm. jak się da. I w końcu przychodzę do 107, jest godzina 18, a mam o 20 występ. I szczerze mówiąc, 98%. Razy z tych występów, to ja zaczynam to pisać dwie godziny przed występem. Aha. Bardzo przepraszam moją widownię, która teraz to słucha. Ale zresztą jest, często im to powtarzam, słuchajcie, napisam to dwie godziny temu, czy tam 15 Aha. minut przed wyjściem na scenę. Zastawiam to na ostatnią chwilę, po prostu straszny. System mojej pracy jest tragiczny, kurwa, karygodny. Nie? No ale jak jest rezultat, no to jest. Jest, no, no, no jak wiem, coś tam zawsze, kurwa, urodzę te dwie rzeczy. godziny przed. Wiesz, ciśnie, tak. ciśnie mnie czas, on sapie mi nad głową. Nie? Tak, no nie no, mi, mi też trochę. Y może nie przed występem, ale też mi pomaga jakieś, jakieś ciśnienie, bo, bo jak nie mam w ogóle występów, no to wtedy niewiele robię. Zapisuję jakieś pojedyncze nie, żarty. Nie, nic nie robię. Nie, tak. no kurwa, wiesz, ja się zajmuję zupełnie czymś innym, tak, nie? Tak. Nic związanego z twórczością. Mhm. Ja wtedy, wiesz, jestem w domu, myję okna, tak. jakieś takie kurwa z dupy rzeczy, nie? No jasne. Nie ma, w ogóle, jeżeli ja nie mam jakiejś motywacji w postaci właśnie występu zorganizowanego, nie ma kurwa szans, że ja usiądę i zacznę pisać sama z siebie. N -n, ja, To nie moja, mo nie umiem to tak. Zdroszczę wszystkim ludziom, którzy na przykład siadają codziennie i piszą, i mają taką motywację, i to potrafią zrobić, nie? że usiądą, ja przez 15 minut teraz będę pisał strumień świadomości, <laughs> wylewam no z tak. siebie słowa. Nie? <laughs> nie wiem, czy z tego koniecznie wychodzą żarty, ale to też można jakoś tak wyrobić rutynę, która może. A że cokolwiek, się tworzysz, do no. tego, tak. No. Ja nie umiem, nie umiem. Czasem wiersze piszę, ale to i piosenki, ale to Aha. jak mnie tak gdzieś znajdzie, ale, ale materiał nie. No właśnie, piszesz piosenki, nie myślałeś, żeby robić muzyczne rzeczy na scenie też? No, no bo w sumie umiesz śpiewać, pewnie tak? I... Tak, kiedyś myślałam o tym, żeby połączyć to, ale... ale chyba jeszcze nie. Jeszcze nie teraz. Chyba mam. jeszcze nie. Chyba... chyba jeszcze chcę po, po, popierdolić bez śpiewania. Tak. Może kiedyś. Byłeś w składzie takim improt z Michałem Leją i. z Gośką Różalską. Tak. tak. I to na razie nie, nie działa. Roz, każdy razie... robi swoje teraz. Każdy no. robi swoje. Gośka mocno poszła, na cały świat się rozwinęła. Yy... Ona prowadzi teraz zajęcie na całym świecie, oczywiście przez koronawirusa chuj w bombki Aha, strzelił, no tak. ale wcześniej latała po całym świecie, Australia, Berlin, Włochy, kurwa, wszędzie, gdzie się dało. No i ona działała swoje, Leja gdzieś tam robił mini Leja Show, znaczy nie, nie mini, Leja Show wtedy robił, tak. Leja Show i jeździł z występami, ja tutaj robiłam swoje życie od kuchni i miałam też budowę domu, no. więc... Y więc jakoś tak gdzieś tak się to naturalnie rozjechało, ale myślę, że jak będzie sposobność, to jeszcze sobie mhm. do tego wrócimy. To nie jest w żaden sposób zobowiązujące ciśnienie, czy coś, że musimy grać regularnie. Raczej gramy wtedy dla fanu, kiedy mamy czas i, tak. i jest to takie, wiesz, z potrzeby serca i z możliwości po prostu czasowe. No tak, nie? tak. Każdy ma dorosłe życie teraz, kurde, nie ma czasu na głupoty. E, masz tam w żarcie, że. E, o byciu twarzą pralki? Pralni. Z pralni, Bitcoin. przepraszam, pralni, jasne. Tak, A, tak, tak. Nie była bym... taka sytuacja. Nie korzystałem z, z miejskiej pralni w Warszawie właściwie jeszcze, ale od razu pomyślałem, że niektórzy z naszych koledzy to zdecydowanie mogli być twarzą proszku, ale... Kil, co najmniej kilku takich. No, e, tak, ale prawda. słuchaj, robiłaś też e, reklamy dla IKEA i występowałaś z Pawłem Chałupką, nie? Tak, w, e... tak. I potem jeszcze kilka razy. Tak. Jaką mam współpracę z IKEA, że gdzieś tam jest to e, dla mnie Masz okay. stały jakiś kontrakt? Jeszcze nie mam stałego tak, kontraktu, a... ale jak jest taka możliwość, że oni się odzywają, tak. mówią "Wiórka, zagrasz? To ja z czystą przyjemnością jest zagram, tak. bo... Raz, że pieniądz, nie ukrywajmy, no to jest spoko sprawa, że możesz jeszcze dorobić w jakiś inny sposób. Dwa, że nowe doświadczenia, a ja uwielbiam nowe doświadczenia. No i trzy, że IK jest spoko opcją, żeby być gdzieś tam powiązanym z tym, sprzedać swoją twarz, mhm. swój wizerunek dla IKEA. Nie? Tak. nie jest to nic złego, jest ona raczej taką fajną, przyjazną marką, dobrze się kojarzącą. Mhm. I chuj, no i tyle, no. Są so, e, jeszcze jakieś inne reklamy robiłaś? Żeby występować? Tak, no nie wiem, nie. albo może plakat jakiś tam, że tłumiki i <noise> dziewczyna w kostium. <noise> nie, 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 nie. Zastanawiam się, czy, czy jakieś robiłaś czy jest jakaś reklama, której byś nie zrobiła, na przykład w sensie coś, co by... To Te, i pralni, pralni Speed Queen. A, okay, no tak. Dostałam właśnie tą propozycję i, i nie chciałam, mm -hmm. nie, być twarzą pralni. Nie? Ja, rozumiem. No, dostałam właśnie też y, propozycję, żeby zostać twarzą tego produktu na biegunkę. Aha, no okej, okay, to była autenty, autentyczna tak, wszystko. Tak, tak. I oni tam w ogóle tak śmiesznie napisali, że, że chcą y, tak podejść do tematu żartobliwie. Co, coś było takiego. Oczekiwali, że, że coś zro... zaimprowizujesz, czy napiszesz też, no na tak? Pewno, czy... Na pewno, mhm. na pewno, ale też było coś takiego, że chcę... jest taki slogan, że ten, ten, ten produkt będzie jakoś tak yy, się nazywał, że biegun K. Że to jest z biegunu K. Aha, okay. Biegun K. Co, okay, coś jakieś. Dwuznacznych z biegunami, że tak? Także że z biegunami, pół... coś. Ja nie co wiem. Tym... Z czy... Ja nie wiem, o co w tym chodziło. Okay. Um, tak, coś, coś takiego, ale jak ja to przeczytałam, o czym mi z orbit Jakiś... wyjebało, przysięgam. <laughs> jak ja to zobaczyłam. Jakiś szczuty copywriter coś tam napisał, i oni stwierdzili: Dobra, inwestujemy w to. tak? No, ale słuchaj, na dwa tygodnie najpierw dostaję pralkę, a potem, znaczy pralnię, a potem dostaję mhm. y, tą sraczkę i nie mogłam w to uwierzyć. Ja myślałam, że ktoś bekę sobie za mnie kręci. No tak, tak. Ale to nie ja, była beka. Rozumiem, no czyli, czyli odrzucasz propozycję, ale nie było jakichś, nie ma jakiejś wielkiej firmy, która by się z góry od razu odmówiła albo jakieś branża, która cię zniechęca? wszelkie branże, które męczą zwierzęta na pewno. No tak. Wszelkie o, i to branże, Dużo które To chyba większość kosm, to kosmetycznych w chuj. No. E, tak. Wszelkie branże, które są, wiesz, jakieś tam no, jakoś mają chujowe wartości, nie? Z którymi mhm. nie chciałabym w ogóle być połączona. Yy, bo po co? Nie, nie będę wspierać kurwa zjebów. jebów, tak. no, za, za żaden pieniądz, nie? Mhm. Choćbym kurwa miała gryźć gruz. To dopiero dole. Dużo się nauczyłeś, kręcąc to? Wiem, że nie możesz za dużo złego powiedzieć, nawet jakby byli niemili ludzie. Na planie? Mnóstwo ale... się nauczyłam. Mnóstwo tak. się nauczyłam. Yy, nau bo wiesz, co, ja jestem takim obserwatorem i słuchaczem dotyczącym yy, tego, co się dzieje od razu na planie. Nie tylko mm. skupiałam się na tym, że aha, ja mam zagrać teraz swój tekst, powiedzieć tu do szafy i pierdolić coś o paksie, ale też od razu oglądałam, co się dzieje wokół mnie i, i te wszystkie ujęcia, kamery, światło, yy, kurwa dymiarkę, yy, wszystkie sprawy techniczne, jak pracuje make jak pracuje tak. technik, dźwięk Kowiec. Pytałam się ciągle o wszystko, bo jestem, kurwa ciekawskie jajo. I, i no może pewnie, się kiedyś fajnie. przyda. I, tak, tak. I, no, i to możliwe. jest bardzo fajna sprawa, dużo, dużo no. mhm. dowiedziałam, się, że jest coś takiego jak szwęk. kurwa, Jakieś takie właśnie Aha. ujęcia. No fajne, Pajne. fajne. Lubię takie rzeczy, to fajne. jest. Akurat ta wiedza mi nie przeszkadza. To mogę przyswajać. Pewnie. Żadnej innej. Żadnej kurwa innej zbędnej. Mieliście jakiś wpływ na scenariusz? No, bo ja tylko tak, widziałem chyba Tak, tą... mieliśmy wpływ na scenariusz. Tak, tak. To aha. Karol Modzelewski w ogóle no tak, pisze, to on... nie? I Potem ja już pisałam z Karolem Modzelewskim, też współpracuję i piszę z nim reklamy. Aha. Więc gdzieś tam wspólnie mm, No mam wpływ okay. na to, co, co mówię, tak. co tam się będzie działo w tej reklamie, nie? Czyli zajmujesz się właściwie reklamą regularnie, na zasadzie, że to jest dodatkowy Twój dochód teraz? Kurwa, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, Aha. ale chyba, to chyba mogę to powiedzieć, że gdzieś tam tak, no okay. pomagam Karolowi no, i też tak, razem tak. z nim piszę te reklamy, nie? Rozumiem. No jak nie podpisałeś tego NDA, jak to się nazywa, ten umowa... Poufności, klauzula poufności. poufności to... No nie, nie, nie podpisywałam, ale mam nadzieję, że nie będzie wkurwiony. Może nie będzie tego słuchał. Nie pewnie mówię, nie, pewnie to będę, pewnie nie no. będzie, to, to, to. No nie wiem. W sumie nie wiem. No ale tak czy siak, Ach, tak, tak, Coś tam jeszcze pisze reklamy dodatkowo z Karolem tak, tak, tak. i z chłopakami pomagam. I to też jest fajna opcja. Mhm. Uwielbiam takie rzeczy. Twórcze, pisać sketcze, pisać reklamy. Coś jeszcze kręciłaś, co, mo, co możesz zdradzić? Że, bo wiem, że jakieś takie różne rzeczy się tam działy, czy, czy ostatnio. W coś tam z, nie wiem, czy właśnie chyba nie mogę mówić, co kto kręcił no I, kiedy, i kiedy kurwa... to wyjdzie, ale yy, Jezu, jakieś ja też skecze, nie wiem. czy coś takiego. Ja takie, też okay, no nie dobra. wiem, kurwa, no nie wiem, czy mogę o takich rzeczach mówić. Nie wiesz, o tych gorących są... nowinek dla mnie, skup nic, jakiś. nie kurwa, nie powiem. Nie powiem A, ci to, nic. No dobra. Będą się działy różne rzeczy, w których będę brała udział, piszę je, będę w nich występować, mhm. będę w nich grać, ale chyba jeszcze nie mogę po prostu o nich mówić, no bo to nie ja jestem że się tak wyrażę, głównym mózgiem operacji, a jestem tylko, wiesz, skromnym y, pisarzem i wymyślaczem. Tak. No dobra, to, to, to na, na kolejny zapraszam już wtedy. Słuchaj, o, o czym jest? O czym jest? Czy, czy będzie nowy materiał? Ten, dzieci, jeszcze nie musiałeś sobie robić dzieci, żeby pisać nowy materiał? Wiesz co, To chyba jest ten. Nie, nie. nie jeszcze nie, nie musiałam sobie jeszcze robić dzieci. A... Wiadomo, że tylko pota się właściwie za... robi dzieci, żeby, robi pisać dzieci, materiał. żeby mieć nie pół to że robią godzinki tak, tak. Straszne jest to, że ludzie zabiorą dzieci i nie robią materiału. Wchuj takich ludzi, nie? Zdecydowanie za dużo, tak. Wiesz co, nie, nie zrobiłam dzieci. Bardzo bym chciała zrobić dzieci, ale nie mogę jeszcze mieć dzieci, walczę o dzieci, ponieważ mam rozjebany organizm, o czym zresztą mhm. też będzie w tym materiale, więc trochę już przyspojowałam. No tak, wspominasz w sumie o tym też. Wspominam A... o tym, o tym, że nie mogę właśnie. Aha. I jeszcze tutaj trochę to rozwi rozwijam trochę ten temat tutaj. w tym materiale. No i co? No ten materiał jest w różnych rzeczach. Oczywiście jest obleśny, wulgarny, więc jeżeli ktoś ma problem z takimi rzeczami, to niech kurwa nie przychodzi i parzy herbatę w chacie. <grym> mm. Czy to było do Piotra Popka, czy jest na Popka? A czemu? <grym> nie, A co? Że, nie Aha, że parzenie bo herbaty. herbaty no. A co to znaczy parzenie herbaty? Ja nie wiem, o co chodzi? Nie, nie, nie jestem w stanie tego powtórzyć. To już brzmi zajebiście. Powinien... <grym> Świetne to jest. Piotr, dojebany żart. Graty. Z tego co Gaweł mówi. To, Nie, jest no to, to Piotr Popek musi podawać to. No, no nawet na jakbym pamiętał tekst, to, to i tak mnie. No jest, no ten materiał właśnie taki będzie. No. Materiał będzie o tym, co mnie boli, co mnie wkurza. No, zresztą wszystkie materiały są osobiste, w których ja po prostu mówię swoje spostrzeżenia, swoje odczucia a propos tego, co się dzieje u mnie prywatnie i a propos tego, co się dzieje wokół mnie i nie wymyślam żadnych kurwa rzeczy z dupy, tylko tylko wyrzyguję wszystko. Na bieżąco mielę to, co odczuwam tak. i wyrzucam to z siebie. Czy będą jakieś wątki polityczne, czy parapolityczne? Myślisz? Będą. Czy są, tak? Są... Po raz pierwszy. Mhm. Nigdy tego nie poruszałam. Miałam takie... Ludzie i tak wszędzie mają tą politykę, wszędzie mają, kurwa, Kościół, wszędzie mają wszystkie tak, tak. rzeczy Trochę świata. udają, że to jest kompartmentalizowane, komp 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 tak. ale nie, nie. I fajnie to... by było, kurwa, uciec, dać im coś, gdzie nie będzie tego. Ale ja tutaj jednej rzeczy nie mogę pominąć, bym już tak wkurwiła. <grym> Bardziej to będzie o nienawiści, niż o jakiejś tam polityce, <grym> konkretnie o jakiejś tam sprawie, nie chcę za dużo Rozumiem. zdradzać, tylko, tylko właśnie o podejściu ludzi. To będzie bardziej o podejściu i o takim moim tipie, co robić, nie? Bo nie mogę już na niektóre rzeczy patrzeć i, i ten wkurw musi się chyba wylać. Bo nie mogę tego trzymać w sobie. Ile no tak, można? Faj, no fajnie, jak to jest dla Ciebie ważne, to myślę, że warto oczywiście o tym mówić. Jest nie? to dla mnie ważne. Mam nadzieję, że ludzie skumają to, co będę chciała im przekazać i, i, i nie, nie wycofają się. Jak się wycofają, to trudno, no. To, to co mam zrobić? Gdzie widzisz siebie za pięć lat? Nigdzie, kurwa. Nie. To jest, pomagam ci, gdybyś kiedyś chciała jeszcze szukać normalnej pracy, to musisz wtedy znać odpowiedzi na takie pytanie. Wiesz co, ja w Ale ogóle nie za... niesamowite jest to, że ja niedawno temu dopiero podjęłam taką decyzję, chyba tak do mnie dotarło, że ja jestem, że jestem świadomą artystką. Mhm. Wiesz, musiałam... Tak niedawno dopiero, właśnie, o to nie zapytałem w sumie. jest to, że całe życie myślałam, że to trzeba jakąś szkołę ukończyć, Rozumiem. że nie czułam się tak, wiesz, pełno, pełnoprawną. Tak. Nie, że, no, ja to tak naprawdę to jestem panią, y, która powinna pracować w zakładzie karnym, a nie żadną artystką, ale mhm. całe życie robiłam gdzieś tam te rzeczy artystyczne, wszelkiego rodzaju, śpiewy, tańce, kurwa, y, teatr czy właśnie improwizacje, stand-up, pisanie wierszy, poezja śpiewana, no wszystko, co się dało, to ja wyżgiwałam na scenie, ale nie nigdy nie, pod, nie potrafiłam na głos powiedzieć, ja to jestem artystką. Jakoś mm -hmm. no to było dla mnie zbyt wyniosłe i no i gdzie tak, ja, kurwa, nie? To jest oczarowane, nie? wielkie słowo, takie... Tylko tak. dla tych, którzy naprawdę są artystami, mm -hmm. a no gdzie, gdzie ja? Ale właśnie ostatnio do mnie to dotarło, że ja, kurwa, jestem tą artystką. I właśnie z tą, kurwą, tak. i z tą moją pizdą, i z ja <laughs> jestem tą artystką. I że cieszę się z tego, co robię i podjęłam Pewnie. tą decyzję, że ja zostanę na tej scenie, bo cały czas, wiesz co, jeszcze zostawiałam sobie taką furtkę taką, że ja mogę zrobić tak właściwie wszystko, że mhm. ja w każdej chwili mogę się wycofać. Już raz wycofałam się ze stand-upu i, i poszłam sprzedawać tapety. Mhm. Mm, i, I to było takie super, że ja nagle przestałam to robić przez rok czy półtora mnie nie było w ogóle na tak. scenie y, i poszłam sobie do tych tapet mhm. i miałam takie... tak, a, a teraz uznałam, że ej, nie, nie wycofuj się, nie? mi tą rękawicę, bądź już zawsze tu na scenie, cokolwiek by się nie działo, bądź tutaj. Nie wiem, jak długo zostanie mi ta myśl. Kurwa, do pierwszego kryzysu i do pierwszej depry. I kiedy znowu zawinę manżur i spierdolę sprzedawać, nie wiem co, krzesła, kurwa, nie? Albo starocie. <grym> Jakieś inne tak elementy wyposażenia Armatury. Ale to Ale... jest też część bycia artystą, mi się wydaje, tak. że, że wpadasz w te doły, wpadasz Aha. w te depresje i masz takie ja nie umiem, ja nie, ja nie umiem, kurwa, ja nie tak. chcę tu być, ja muszę teraz szybko się wycofać i się poddać, nie? Ale wydaje mi się, że to też jest spoko, żeby dać się temu poddać. Nie męczyć kurwa buły, tylko się poddać, wycofać, a jak nabierze się sił, to wrócić. I mieć to w piździe, że się nie było po prostu w trybach cały czas. Napierdalało super materiał, jeździło się po całej Polsce, pokazywało się tu i tam, napierdalało się relacje. Nie mhm, bać Foteczki, to. tak, tak. Trzeba jak... po prostu to czuć. Jeżeli tak. jest taki moment, jak jest lecąca, to jest okej. Okay. A jak się spada, to spaść i jebnąć się to totalnie w, w, o ten beton i zostać tam, dopóki się nie, nie nabierze sił, nie? No tak, fajnie czasami jest nawet wrócić do czegoś innego, żeby jakiś mieć dodatkowe punkt odniesienia mieć, punkt wiesz? odniesienia bardziej do rzeczywistości, niż, niż w kółko siedzieć w garderobie czy coś tam. Słuchaj, ja miałam w ogóle taki plan, że co jakiś czas będę, że będę grała na przykład, robiła materiał, a potem przez rok będę robiła jakoś inną pracę, żeby pożyć po prostu czymś innym, nie tylko sceną, po prostu pożyć. Nie wiem czy to w, przy, przy zwierzątkach, bo ja uwielbiam zwierzęta, więc mogłabym pracować w jakimś takim ośrodku, gdzie się naprawia skrzydełka, mewą mhm. kurwa, karmi się jeże, wiesz o co chodzi. I, i takie rzeczy. I, i, I tak sobie myślałam, że do jakiegoś takiego ośrodka dla zwierząt, dzikich zwierząt i tam rok popracować. I wrócić. No to podobne nie? do pracy z widownią trochę. No, no ale tak, to... dokładnie. Al, albo, albo cokolwiek, albo kurwa pójść do McDonalda, chociaż, Cześć. no tam nie. Ale gdziekolwiek. A, ale, ale na razie jest OK, na razie... Cieszę się z tego, jest mi dobrze na tej scenie i tu zostaję. Będzie mi źle, to pewnie się kurwa usunę znowu. Wcześniej się, się wycofałaś, czy miałeś przerwę, bo, bo co, właśnie czułeś, że... Bo, bo, bo miałam depre, nie, bo, tak. bo, bo totalnie się poddałam, uznałam, że nie jestem śmieszna, dałam się tym głosom, które są wokół mnie mhm. I, i temu hejtowi się też trochę poddałam. Rozumiem. Nie, nie wytrzymałam presji, oczekiwań wobec mnie. Ale to też tak musiało być, żeby inna wiolka się trochę narodziła, taka Aha. bardziej już niespięta, niecisnąca, żeby być najlepszą stand-uperką w Polsce, <noise> która rozjebie, bo ma najlepszą energię. Ty, Wiolka, I możesz rozjebywać, tylko pracuj, tylko pisz, tylko coś tam. Wchodzi ekipa taneczna i za tobą tańczy, jak to mówisz. I, I są ognie, kurwa, buchają. No i ja jestem w jakimś, kurwa, wiesz, wypierdolistym stroju i w ogóle podpisujesz się facetom na chujach. Nie, nie. I, 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 I wiesz co, jak miałam takie oczekiwania i, i, i słyszałam gdzieś tam takie głosy, to, to miałam takie, ja nie chcę, ja nie, nie, nie muszę, ja nie muszę być najlepszą standaperką w Polsce. W ja nie muszę cisnąć napierdarać materiał i go przesiewywać, i siedzieć kurwa nad kartką, jak wszyscy inni, którzy są już w chuj na górze. I napierd Ja nie umiem. Ja, to nie jestem ja. Ja jestem. Ty no też nie, nie po to to robisz, chyba, żeby. Walczyć żeby, w wyścigu tak, szczurów z, z kimś. Walczyć. Słuchać ja nie umiem. W ogóle, oczekiwa, ja nie umiem rywalizacji. Nie? Tak. Ja nie umiem. I jak w pewnym momencie czułam tą rywalizację, że niby się gdzieś tam w nią wdałam, zaczęłam się porównywać do innych, oczywiście chłopaków, bo ja. Nigdy nie miałam czegoś tego, że ja, się do, ja tylko do chłopaków się kurwa mhm. porównuję, że im idzie, a, a mi nie. Ja za mało piszę, ja powinnam więcej pisać. I takie, czy mnie pojebało? Ja nie umiem więcej pisać, nie? Ja, tak. ja nie przerobię tego. Ja nie jestem tym kimś, jestem sobą. Wiolka jest leniwa. Wiolka nie bierze udziału w wyścigach, bo, bo nie mam takiej psychy. Mhm. I, i Wielka wcale nie chce być super gdzieś na górze najwyżej, gdzie się tak. da, bo wiesz, czym to się wiąże? To jest odpowiedzialność zajebista, brak prywaty i, i chyba nie umiałabym być. Tak. Wiem, że teraz mogę się tłumaczyć, że pierdolisz, bo po prostu jesteś słaba. A. Może i tak, ale lubię być chyba słaba, <laughs> bo to jest taka wolność, tak. bo nie mam oczekiwań wobec mnie. Nie? Żadnych. To jest kurwa idealne miejsce. Zarabiam na życie, nie? Na rachunki i na kredyt? I z drugiej strony mam totalny luz, No i zajbiście. jestem w super miejscu. Jak nawet widzisz, ja pa mi się cieszę, jak o tym mówię, bo właśnie dojrzałam do tego, że ja Ej. mogę jebać wszystkich oczekiwania. Nie? Że ktoś mu mówi mi, wiorka, ty mogłabyś. I ja wtedy już robić. Jasne. Ja nie chcę. Tak. No ja myślę, że nawet ludzie, którzy są tam gdzieś na szczycie, czy dłużej się tam utrzymują, to też w pewnym sensie muszą mieć to podejście, że, bo gdyby słuchali ciągle wszystkich rad, czy właśnie starali się spełniać cudze oczekiwania, to pewnie bym to nie wychodziło. Ja tak. myślę, że po Oni mają psychę, później... to, było, to jest ich motywacja wewnętrzna, tak, wiesz, to są, to to są ich decyzje, chyba, nie? No. A, a, a ja nie umiem, ja nie umiem. Ja cały czas miałem wrażenie, że ja wszystkich zawodzę, bo robię za słaby materiał, za mało piszę, zbyt rzadko piszę. No tak, i to też cię pewnie jakieś tam I to tam mnie wyjebało w kosmos, w totalnie, nie? Miałam taki, kurwa, nie, nie daję rady, inni są lepsi. Yy? Ja nie mam psychy do tego, nie? Ja nie mam psychy. A z tym byciem artystką, to nikt ci wcześniej nie mówił tego, że jesteś, czy coś, i że to, to, to cię przydało, czy, czyli tak, Nie. Nie. Mama, mama, no może nawet nie, to nie chodzi o to, bo to też to słowo jest takie za. Okraszone właśnie jakimś takim, takim jakimś wiesz, taką, wyniosłością, taką Instytucją i pieniędzmi z publicznej jakiejś tam kurateli, ale yy, należy, jesteś twórcą czy coś i, i to jest taka. I się z twoja tego żyje której... w ogóle. Wiesz o co chodzi, że to jest moje życie, ja no to dobra, lubię. To nie? też tak. Aha. To, jest, to, 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 to do mnie dotarło. Rozumiem. Wiesz okay. o co chodzi, że, że ja mogę się za to zabrać yy, na poważnie. I robić to. I być tą artystką. Ale mówić, to, to, no nie wiem jak długo, ja będę miała tą pozycję, tak. to co teraz ci tak. mówię, że ja się teraz tym jaram. Od jakichś dwóch tygodni mam to. Że <laughs> okay. Ja jestem artystką, nie? No co to w dobrym momencie cię złapałem. Tak. Od dwóch tygodni ja, tak. wiesz, ja więcej piszę nagle, nie, że... Bo przecież ja jestem artystką. No tak? jesteś, jesteś. I... A słuchaj, y, to, to masz teraz jakieś występy? Będzie jakaś... Y, jest jest trasa, trasa, tak? w ogóle okay. mam menadżerkę. A, no to super, to też jest. Mam menadżerkę, to też jest nowość i to też jest moja motywacja. To jest Agnieszka Kuśmira, którą serdecznie pozdrawiam. Jestem Zajarana. Jest to y, dziewczyna Filipa Puzyra. Pewnie znasz Filipa Puzyra. Mm -hmm. I, I zapytałam się Agnieszki, czy zechciała być moją menedżerką. I dzięki Bogu się zgodziła, mega ogarnięta, cudowna, reprezentatywna. Wszystko też improwizatorka, i też była w Australii, oh. mm, y, i improwizowała, więc jest y, wszechstronnie uzdolniona do tego. Jest po polibudzie, więc jest y, ścisłym umysłem, Aha. wszystko ogarnia, z każdym się dogada y, i, i mnie mega wspiera. I też mam taką motywację, no, właśnie, żeby działać. Mam ją y, od niedawna. Bo zawiązałam współpracę też od niedawna z Agnieszką, mm -hmm. i mam teraz takie, że ja muszę pracować, żeby Agnieszka miała chleb, nie? No tak, no tak, <grym> ale sumiesz, to też jest. Że teraz to już nie jestem tylko ja. Tak. Teraz to jesteśmy my, Agnieszka, która się dodatkowo robi korepetycje z matematyki, mm -hmm. i ja mówię, będziesz miała coraz mniej tych korepetycji. Agnieszka, uwierz mi będziemy robić wszystko, żeby, żeby było dobrze. Dlatego też od dwóch tygodni nazywam się artystką. No mam menadżerkę. Dla na Agnieszki musisz być na Agnieszki, Ja wiesz, ja dla Agnieszki, kurwa. Wszystko. Tak. Bardziej dla Agnieszki niż dla siebie. I tak, tak mnie było właśnie od tak. dwóch tygodni. Ja wiesz, piszę, dzwonię do niej, napisałam ostatnio to Aha. i się chwalę jak jebnięta. Ciekawe jak długo, nie wiem. Ale jest teraz ten etap manii, że się jaram. Wiesz, no, nie, super, no, jest do góry dobrze. teraz. Dobrze ci życzę.